Młodzieżowa Loża Radiowa. Młodzieżowa Loża Radiowa pierwszy raz po długiej, długiej przerwie w studiu Radia Opole. Tomasz Gajda, Młodzi Demokraci, czyli Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Nawet Tobiasz, dzień dobry. Tobiasz Gajda, tak, oczywiście. I Dawid Rygol, Młoda Prawica, Porozumienie. Dzień dobry. Rząd wczoraj ogłosił strategię demograficzną do 2023 roku, dlatego że w Polsce spada liczba ludności. Ten spadek trwa już od lat, więc postanowiono coś z tym zrobić. Panowie zapewne wczytali się w założenia tej strategii. Jak tak na początek z grubsza można ocenić założenia, które zostały przyjęte i te recepty, które mają poprawić dzietność w Polsce? Tobiasz Gajda. Tak, może zacznę od tego, że cieszę się, że się widzimy stacjonarnie już w studiu Radia Opole. A jeżeli chodzi o kwestię samej demografii, to nie możemy o niej mówić bez tematu mieszkalnictwa. Uważam, że to jest skorelowane ze sobą. Młodzi dzisiaj chcą iść na swoje, chcą mieszkać w osobnym mieszkaniu, domu i państwo powinno przy tych cenach nieruchomości wspierać młodych w tym dążeniu. Kultura też się troszeczkę zmieniła. Wychodzimy z tego modelu rodzin wielopokoleniowych. I to właśnie o tym, dlaczego domów, jeszcze młodzi nie mają dzieci, domów, to będziemy rozmawiali. Koleniowych. Za chwilę, ale o mieszkalnictwie w tej strategii co nieco jest. Natomiast prawda? Tak, ja już mówiłem o tym przy okazji Polskiego Ładu, że kwestia wkładu własnego i takiej propozycji rządu w tym zakresie, ona jest bardzo mocno obwarowana i niewielka, według mnie, liczba osób, rodzin będzie w stanie skorzystać z tej propozycji. Tam jest obwarowanie kwestią też ilości dzieci już w rodzinie, aby dostać rekompensatę z tego tytułu wkładu własnego. Tam jest kwestia tego, że powinno to być mieszkalnictwo wielorodzinne, że powinno to być TBS-y. Tak samo ten dom 70 metrów, no ciężko jest też decydować o tym, jak powinien wyglądać dom, jeżeli osoba faktycznie, rodzina chce się decydować na budynek, to też chce, żeby były te pomieszczenia dla dzieci, był ten komfort mieszkania na 70 metrach, no nie jest to możliwe. Plus tak, poddasze jeszcze parę metrów. No, poddasze, ale jeszcze jest kwestia też działki, która też ma, to są wysokie koszta, więc no nie wydaje mi się, żeby w tym programie był rozwiązanie tego problemu. Druga kwestia, jeżeli jeszcze chciałbym o tym wspomnieć, no to te urlopy i te gwarancje pracownicze, które pojawiają się w strategii, no też uważam, że mogą okazać się przeciwskuteczne. Dlaczego gwarancja roku takiego gwarantowanego zatrudnienia przez pracodawcę no może odstraszyć sektor prywatny od zatrudniania też osób młodych na stanowiska, przy czym będzie to odbieranie im też możliwości zdobywania doświadczenia, uważam. Mówił Tobiasz Gajda z Młodych Demokratów, czyli Koalicja Obywatelska, a teraz Dawid Rygol, Młoda Prawica, Porozumienie. Jak pan ocenia strategię demograficzną 2040? No tak, jeżeli mówimy o generalnie problemie demograficznym, o tym niżu demograficznym, to jest problem, który obejmuje generalnie kraje rozwinięte i jakakolwiek forma walki z tym niżem, próby zwiększenia tego współczynnika dzietności jest jak najbardziej słuszna, gdyż obecnie współczynnik dzietności wynosi około 1,41, aby była zastępowalność pokoleń, musi on wynosić minimum 2,1. Dlatego ważne jest, aby skutecznie zwyższać ten czynnik. Jeśli chodzi o strategię demograficzną, jest to pewna koncepcja. Czy będzie ona skuteczna, zobaczymy, lecz ja mam nadzieję, że skuteczny będzie to program. No bo jednak są próby naprawienia tego stanu rzeczy. To oczywiście się nie wydarzy w ciągu roku, dwóch czy nawet pięciu. Dzisiaj rano wojewoda opolski Sławomir Kłosowski mówił, że to jest kwestia nawet 25 lat, żeby odwrócić ten trend demograficzny. No pytanie na przykład jeszcze raz do pana Tobiasza. Dlaczego pan uważa, że te zmiany w kodeksie pracy mogą utrudnić młodym w ogóle wejście na rynek pracy? No jednak pracodawcy wskazują, że potrzeba pracowników i kogoś muszą zatrudniać. Tak, ja wiem, oczywiście. Natomiast chodzi mi o to, że mając wybór nad osobą już, która ma w takim wypadku dzieci, osobę troszeczkę starszą, powiedzmy przed 40 z doświadczeniem, no postawi się na taką osobę, a nie na osobę młodą, która wiadomo, że będzie w perspektywie zatrudniała, zakładała rodzinę, czy to będzie mężczyzna, czy kobieta. No zatrudniając kobietę, w tym wypadku pracodawca już będzie musiał mieć na myśli, że nie dość, że będzie kwestia urlopu macierzyńskiego, który w tym momencie jest roczny. Uważam,
uważam, że to jest w porządku rozwiązanie. No i jeszcze później będzie ten rok gwarancji zatrudnienia. W sektorze publicznym oczywiście to jest duże, będzie ułatwienie i udogodnienie dla kobiet, natomiast uważam, że w sektorze prywatnym może być to przeciwskuteczne z racji tego, że pracodawcy będą wybierali nieco starsze osoby. Pan jak do tych zmian w kodeksie pracy zapowiadanych się odnosi? Czy ja uważam, że okres takiej protekcji, takiej ochrony jest czymś słusznym, gdyż jakby opieka nad dzieckiem wymaga czasu, wymaga poświęceń, między innymi też zawodowych, dlatego ważnym jest to, aby mieć ten komfort psychiczny, że nie straci się pracy, nie straci się dochodu. No wiadomo, utrzymanie dziecka też jest czymś kosztownym. Trzeba jakby uposażyć to dziecko, tak kolokwialnie mówiąc, kupić pieluchy, zabawki, ubranka, i więc chodzi o ten komfort psychiczny, aby on był po prostu, że ktoś z dnia na dzień nie zostanie bez pieniędzy, zostanie na lodzie. Natomiast jedną kwestię muszę pochwalić w tej kwestii zmian w kodeksie pracy, a mianowicie wprowadzenie tak zwanej elastyczności pracy w pierwszych 4 latach od momentu urodzenia dziecka. I uważam, że też w ogóle powinniśmy wprowadzić taką definicję do kodeksu pracy, nie tylko z uwagi na posiadanie dzieci, natomiast no, zmieniły się czasy. Jesteśmy po pandemii, widzieliśmy, jak mogliśmy pracować zdalnie, hybrydowo, i uważam, że to jest przyszłość też i dla rodziców posiadających nieco starsze dzieci, aby mogli oni zamieniać swoją pracę w ramach możliwości na ten tryb właśnie zdalny, hybrydowy, w ramach potrzeb rodziny. Mhm. Pan co o tym myśli? No, Dawid Rygiel? Tak, jakby ważne jest to, aby był ten komfort psychiczny. Mhm. Strategia mówi także o poprawie ochrony zdrowia w zakresie opieki prenatalnej, w zakresie opieki nad kobietą ciężarną i opieki pediatrycznej. Te zmiany są konieczne Państwa zdaniem? No tak, oczywiście, że tak. W tym zakresie tutaj jest wiele do poprawy. Kwestia badań prenatalnych, przecież była nie tak dawno dyskusja na temat tego, czy badania prenatalne są zgodne z religią katolicką w naszym kraju. No to jest dla mnie niepojęte, że w ogóle w XXI wieku toczymy takie dyskusje. Oczywiście jak najbardziej tutaj jak najwyższy poziom zabezpieczenia tego w tym okresie jest potrzebny, no ale też nie zapominajmy, kwestia później też zdrowia dzieci i zdrowia psychicznego dzieci, które w tym momencie jest jedną z najbardziej niedoszacowanych i niedofinansowanych dziedzin medycyny. No tutaj tych potrzeb jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o tą opiekę, no ale też kwestia przecież in vitro zapłodnienia pozaustrojowego, które również jest gwarancją dla wielu par posiadania potomstwa, jedyną gwarancją. Mhm. Tak, generalnie jeśli chodzi o służbę zdrowia, to słuszne jest to, aby ulepszać tą służbę zdrowia, aby był też ten komfort, że można dostać się szybko do lekarza, można, jeśli jest jakaś nagła choroba, wypadek, aby była możliwość udzielenia tej pomocy. Z tego, co też wyczytałem w strategii demograficznej, ma też być poruszana kwestia leczenia bezpłodności, co też jest oczywiście czymś pozytywnym. Mhm. A jakie jeszcze kwestie z tej strategii demograficznej Pana szczególnie zainteresowały? Tak, no generalnie cały zamysł tej strategii, cały zamysł walki z tym niżem, z tym problemem demograficznym. Mhm. Jak dla mnie ona nie jest niczym nowym, bo jest to nic innego jak skomasowanie wszystkich programów prorodzinnych PiS-u, ale jak powiedział sam prezes Kaczyński, program 500+ już miał poprawić sytuację demograficzną, ale przyznał się do porażki, że nie udało się z programem 500+ i program 500+ nie poprawił dzietności Polaków. Natomiast tutaj kolejna próba dostrzeżenia tego problemu. Problem jest i trzeba sobie z nim poradzić. Poradziły z nim sobie Niemcy, które już w marcu osiągnęły najwyższy od 20 lat współczynnik dzietności, co jest rekordem, i pewnie przyczyniło się do tego wiele czynników, między innymi ta stabilność, którą otrzymali Niemcy w trakcie pandemii, czyli bardzo wysokie zwroty za czas postoju zakładu, czy to przedsiębiorcy, czy to pracownicy, mieli po prostu tą gwarancję stabilności, a w Polsce tego zabrakło. Nie mamy takiej gwarancji zatrudnienia, nie mamy gwarancji rekompensat za taki czas, który mieliśmy, ten test w pandemii, więc uważam tutaj też ten taki brak przewidywalności Polaków odstrasza, ta akcyjność, a nie ma tej długofalowości. Tak właśnie ważnym jest to, aby ta kwestia stabilności i poczucia bezpieczeństwa była ulepszana, że tak to powiem, była piętnowana, aby
Polacy czuli tą stabilność finansową, przez co będą mogli zakładać rodziny. Tak sobie rozmawiamy o tym, co rząd planuje zrobić, żeby zachęcić młodych do tego, aby zakładali rodzinę, więc pytanie do młodych, dlaczego młodzi ludzie coraz później decydują się na założenie rodziny? Tobiasz Gajda się uśmiecha, ma pewnie przemyślenie na ten temat. To temat na niejedną pracę magisterską i doktorską z socjologii, natomiast po prostu wydaje mi się, że zmieniliśmy też sposób myślenia o rodzinie. Jesteśmy też krajem rozwijającym się na dorobku. Każdy chce zapewnić swojej rodzinie jak najwyższy byt. Coś, czego nie mieliśmy, powiedzmy, jako dzieci, to pokolenie, powiedzmy, 30-40-latków tak właśnie o tym myśli, ograniczając liczbę posiadanych dzieci do jednego bądź do dwóch. No jakby naturalnie staje się faktem to, że też jest wyższy poziom życia takiej rodziny. No i to też według mnie kieruje Polakami młodymi. Druga strona, wykształcenie przedłużający się. Każdy chce teraz jak najwięcej zdobyć jeszcze podyplomówek, jakichś kursów, szkoleń, ja na przykład doktorat. I takich decyzji też jest bardzo dużo o takim kształceniu, takim dalszym, w późniejszym życiu, z racji tego, że sama magisterka dzisiaj już też nie wystarcza do posiadania takiej wymarzonej pracy, a te możliwości są i też nasz kraj, rozwijając się, takie możliwości tutaj nam oferuje. Więc Polacy młodzi chcą czerpać garściami z życia, dlatego odkładają po pierwsze ten moment zakładania rodziny, po drugie ograniczają jakby też liczebność tej rodziny, aby zapewnić jej jak najlepszy byt. Dawid Rygol do zakładania rodziny ma jeszcze chyba trochę czasu, prawda? Bo tak, to tak. Jeszcze liceum. Ale druga pewnie klasa, więc jeszcze. No, jeszcze sporo czasu, ale na przykład czy w rozmowach ze znajomymi pana przejawia się temat tego, co będę robił, jak mówiąc w cudzysłowie, będę duży, tak? Czy ludzie planują raczej właśnie swoją karierę, edukację, czy myślą o tym, że no tak do 30 to bym chciał już mieć na przykład dwójkę dzieci? Znaczy to jest generalnie tak, że oczywiście są jakieś marzenia, ale plany są tylko i wyłącznie w kierunku edukacji. Nie spotkałem się jeszcze ze sobą w moim przedziale wiekowym, która by planowała już dwójkę dzieci i są to może marzenia, ale żadnych poważnych planów nikt nie snuje, przynajmniej w moim gronie. Przepraszam, że to powiem, ale wciąż jesteście wy dziećmi jeszcze, to jeszcze no to o dzieciach nie myślicie. Więc to jeszcze za wcześnie, przynajmniej w moim przypadku. Oczywiście jakąś tam karierę zawodową, czy też kierunek edukacji mam obrany, lecz o założeniu rodziny to jeszcze nie myślałem i myślę, że jeszcze chwilę, dłuższą przynajmniej chwilę myśleć nie będę. Ale jakby ktoś pana spytał, czy pan w ogóle chce mieć dzieci? Jeżeli tak, to czy później, czy wcześniej? To co by pan odpowiedział? To ja bym powiedział tak, że takim moim marzeniem to jest mieć gdzieś dom na obrzeżach miasta, syna i córkę w mniej więcej podobnym wieku i tak sobie spokojnie żyć, ale no... Ale kiedy to się stanie? Ale kiedy to czas pokaże, bo... Pewnie najpierw ten dom trzeba będzie wybudować, no właśnie, tak? O to żeby chodzi. Dzieci się w domu pojawiły, czy najpierw dzieci, a potem budowa właśnie domu. To jest ta diagnoza, o której mówiliśmy, czyli po pierwsze zapewnienie sobie lokum swoich marzeń, no a później też godne życie małej rodziny 2 plus 2. To jest takie właśnie teraz modelowe, idealne życie, do którego młodzi ludzie dążą. No a właściwie dlaczego 2 plus 2 albo 2 plus 1? Bo skoro młodzi ludzie najpierw stawiają na rozwój swojej osoby, rozwój kariery, żeby się dorobić, już mają to lokum godne, tak? Mają status zawodowy taki, jaki chcieli mieć, to dlaczego na tym drugim dziecku się zatrzymują albo na pierwszym, skoro mają wszystko, tak jakby? Jest wiele czynników ku temu. Takie zwyczajne, samochód, ciężko jest też komfortowo podróżować w piątkę, powiedzmy gdzieś na wakacje czy do rodziny. No, trzy foteliki z tyłu tak, przypiąć może. Nawet wakacje gdzieś zagraniczne czy krajowe, zdobyć pokój z trzema dostawkami też jest ciężko. I naprawdę takie czynniki mają znaczenie? Znaczy, jeżeli bym o tym myślał w kategoriach takich życia codziennego, to uważam, że tak. Faktycznie z trójką dzieci jest ciężej jakby zebrać to wszystko razem jako rodzina niż z jednym dzieckiem czy z dwójką. No i też pewnie kwestia wieku. Jeżeli zakłada się rodzinę, jak już się zawodowo coś osiągnie i finansowo również, no to trudno decydować się na kolejne dzieci, na przykład zbliżające się do 40. Dokładnie. Czy odchować, a później mieć taki czas też dla siebie, na realizację siebie, albo realizację swoich planów, powiedzmy, podróżniczych, na które się nie miało wcześniej czasu, pieniędzy, a teraz takie możliwości są. Czy biorąc to wszystko pod uwagę, o czym powiedzieliśmy, czy rządowe strategie mogą zmienić, odwrócić trend demograficzny?
Znaczy na pewno tymi czynnikami, o których mówimy, to jest ta kwestia mieszkalnictwa. Tutaj jest niezbędna interwencja według mnie państwa, no ale jest też kwestia tej stabilności, o którą też może rząd zadbać, nie zmieniając tak często swojego podejścia do zakładania rodziny czy do tych programów. Taka długofalowość, coś czego u nas jeszcze nie ma, ale co nie jest winą powiedzmy ani jednego czy drugiego rządu, ale według mnie jest winą tego, że jesteśmy po prostu młodą demokracją. Jeszcze to wszystko u nas tak dopiero zaczyna kiełkować. Myślę, że sam powiedzmy rok 2040 może być już takim rokiem, gdzie faktycznie naturalnie nasz kraj przejdzie taką drogę, że mając zapewnioną te minimum i tą opiekę już długofalową, przetestowaną przez lata, Polacy stwierdzą, że może faktycznie jednak większe rodziny to jest to, czego im potrzeba. Dawid Rygol? Tak, właśnie chodzi o kwestię, jak kolega wspomniał wcześniej, mieszkalnictwa, tego spokoju i komfortu. Mhm. Czyli... I jeśli to będzie zapewnione w mniejszym bądź większym stopniu przez państwo, to myślę, że dzietność, generalnie współczynnik dzietności może ulec poprawie. Ale sami panowie, przepraszam, że przerwę, sami panowie o tym mówili, że młodzież planuje swoją edukację dosyć długofalowo, tak? Że po liceum studia, potem oprócz magisterki jeszcze czasami doktorat, potem praca. Więc nawet mając mieszkanie i stabilność zatrudnienia, jeszcze jest ta kwestia edukacji, która się nie skróci. Dokładnie tak. No też uważam, że to jest też domeną tych czasów, w których żyjemy, czasów globalnej wioski XXI wieku. I to kontrastując, jakby zestawiając z czasami powojennymi, czasami PRL-u, gdzie faktycznie nie było tylu tych możliwości, też status, stopa życiowa była niższa, wszyscy żyli też na podobnym poziomie. No i to też jakby powodowało, że ludzie jakby nawet nie mieli o czym, do czego dążyć, o czym marzyć aż tak realnie, dlatego decydowali się na te rodziny, że to będzie ich w przyszłości, ich polisa na życie, ich szczęście, ich dom. Natomiast dzisiaj te priorytety się zmieniły i to jest kwestia raczej kulturowa niż kwestia działań jednego rządu czy drugiego. Mhm. Dawid Rygol, jakie ma zdanie na ten temat? To jest kwestia zmiany mentalności i poziomu życia w naszym kraju? No, widać swego rodzaju ewolucję od roku 89. Dlatego ważnym jest, abyśmy się kształcili, abyśmy popychali do przodu ten rozwój, zarówno gospodarczy, jak i społeczny, abyśmy po prostu dojrzewali w pewnym stopniu do tego, aby budować zdrowe i dojrzałe społeczeństwo. Często mówiąc o demografii, wskazuje się na to, że kobiety coraz później decydują się na dziecko, co kobiety coraz później rodzą dzieci. Ale przecież to nie tylko od kobiety zależy, czy będzie miała dziecko, prawda? Więc to jest pytanie, czy mężczyźni też później decydują się na dziecko? Też tak oczywiście może być, ale to wszystko jest związane z tymi możliwościami, które dzisiaj mają młodzi ludzie i które chcą po prostu wykorzystać na maksa, że tak powiem. I też to i dotyczy mężczyzn, i kobiet, że chcą faktycznie ten czas edukacji wykorzystać. Kto kiedyś słyszał właśnie o doktoratach, o MBA-ach, o różnego rodzaju... Studiach za granicą, dokładnie. Stażach później zagranicznych. No to dzisiejsze czasy pokazały, że ten czas zakładania rodziny się przesunął z tych lat, powiedzmy, około 20 roku życia, do tych lat, przynajmniej o 10 lat się wydłużył, do tych lat, powiedzmy, początków około 30. Dokładnie. No to taki obraz się wyłania, że jednak młodzi stawiają teraz po pierwsze na siebie. Tak, no i też fajnie jakby rządzący wsłuchali się w ten głos, bo to też nie ukrywam, że często osoby rządzące i osoby u sterów władzy są z pokolenia, które może nie rozumieć tego najmłodszego pokolenia Polaków i też powinno się wsłuchiwać ich w głosy i jak najlepiej, żeby zrozumieć potrzeby, trzeba wsłuchać się w głos młodych ludzi, a dopiero później sobie piękne programy układać. No to chyba po to są partyjne młodzieżówki, żeby podpowiadały swoim dorosłym kolegom. Oczywiście, taka nasza kolegą, rola. W którą stronę iść. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiu Opole. Dawid Rygol, Młoda Prawica i Tobiasz Gajda, Młodzi Demokraci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Młodzieżowa Loża Radiowa.